Taka elegancka maszyna tutaj stoi. John Deere. Ciekawy jestem, ile to. No tą przednią oś to dziwną ma, nie? Chyba wywrotne to musi być. Chociaż jak na pole coś takiego jeździło kiedyś. Co to ma? Jakoś to jest prosta konstrukcja. I co tu mamy? Chyba no diesel będzie. John Deere. Gaz. To na biegi wygląda, jakieś to są półbiegi, coś tego. Kierowniczka. Tutaj poblokowane to. Aha, tutaj podpinki do tego są. Jakieś przyczepki, coś tego. No taki sprzęcik. Ciekawy. Stary zapewne. Nie wiem, nie widzę, żeby jakiś tutaj rok produkcji czy coś na tych naklejkach jest. Nie ma. Dwa wydechy. Dziwne. Dwa wydechy. Taki sprzęcik trafiony na Granary Road. John Deere. Traktorek. Ale nawet ma jakieś tu wskaźniki, bo mamy temperaturę wody. Elegancko. I ciśnienie oleju. Też jest. W sumie tych wajch to naliczyłem tak. To wygląda ta wajcha tu, taka największa od prawej strony. Tak widzicie, jak hamulec ręczny, nie? Potem bębnie tutaj. O właśnie, dokładnie. Tutaj mamy high low. No to będą te biegi, nie? 1, 2 i high low, czyli. I tutaj jest R, to chyba wsteczny. Nie wiem, od czego ta wajcha tutaj. Coś ona też robi, ale się nie rusza. No i tu to też już się nie rusza, ten bęben tutaj. Jest pedał. No i sprężyna. Rusza się na sprężynie to siodełko. Nie siodełko, tylko to siedzisko. Jest i filtr paliwa. Będzie, no i mówię, dwa wlewy. Ten jeden jest Buy Clean, Keep It Clean. Buy Clean też. Keep It Clean, a tu jeszcze jest jeden, to chyba na wodę będzie ten tu. No tak, bo to jest chłodzone wodą, nie? Wskaźnik temperatury wody ma. Ciekawe rozwiązanie.